Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali o żywych i martwych klasykach, wspaniałych dziełach, które absolutnie zasługują na uwagę, ale to nie znaczy, że nie można się o nie pokłócić. Będziemy rozmawiali w znanym Państwu składzie. Zapraszam gości. Justyna Bartek, zaczynamy od Davida Fostera Wolesa. Świetnie jest, że mamy już trzecią książkę Wolesa, prawda? Bo to jest, tak. to jest wielkie odkrycie. Yy, Może najlepiej, właściwie o nim powiedziała Zadie Smith. zrozumiałam to po kolejnej książce. Ona mówiła, że David Foster Wallace daje nam wszystko jako pisarz, łącznie ze swoim zlewem kuchennym. Rzeczywiście to jest, coś, to jest zjawisko, bo to jest moim zdaniem coś więcej niż literatura. Czy on, to, co on robi z czytelnikiem, a jednocześnie czytelnik cały czas myśli o nim. Bo rzeczywiście był, był, był zjawiskiem takim właściwie, to był przecież niezwykle utalentowany matematyk, i ja mam wrażenie, że ten jego typ umysłu przechodzi bardzo na jego literaturę. W każdym razie dostajemy opowiadania, niepamięć. Bardzo różne, ale bardzo charakterystyczne. Wydaje mi się, że może to być najlepsza książka, żeby w ogóle zacząć obcowanie, obcowanie z Wallace'em. Każde opowiadanie jest zupełnie inne i też jakby jest innym światem. Proza Wallace'a to jest takie, takie, mam wrażenie, że to jest takie przechodzenie do czyjegoś umysłu, co bywa, bywa bolesne. Bywa bolesne dla samego piszącego, którego największym problemem jest to, czy to się w ogóle da. Czy możemy poznać inną osobę. Na przykład ciebie, Bartku. Czy możemy wejść komuś do głowy? To jest też bolesne dla, czyte, dla czytelnika, bo te rejony, w które nas wprowadza Wallace, są bolesne. Jest tu takie jedno opowiadanie, po którym zamknęłam książkę i nie byłam w stanie właściwie nic robić. To opowiadanie nosi tytuł Inkarnacje poparzonych dzieci. To chyba najlepiej na końcu przeczytać je, żeby, żeby jakoś, jakoś zamknąć. W każdym razie on nas przenosi w rejony, w których niekoniecznie chcielibyśmy być, ale w pewnym sensie otwiera czytelnika. Znaczy, takie rzeczy się dzieją z czytelnikiem, których, których ja nie doświadczałam. Czytając innej, innej literatury. Także już widzę, że chcesz, chcesz mi wyrwać. Muszę ja zadać pytanie, czy on pisze cały czas o sobie? Tak naprawdę, bo jak się to czyta, ja mam wrażenie, że on pisze o sobie. Oczywiście, ja nie, nie odnajduję jego życiorysu w tych, w tych opowiadaniach, ale, ale to jest tak bezpośrednie, tak wiarygodne, że mam wrażenie, że to jest że to jest on. Nie, to jest właśnie mnóstwo rozmaitych postaci. Przecież mamy tutaj na przykład pracownika, członka grupy fokusowej w jakiejś korporacji. To są miękkie, miękkie słodycze. Przemysł słodyczy miękki. I trudno sobie wyobrazić, żeby Wallace miał coś wspólnego z tym, z tym właśnie testerem grupy fokusowej. Albo małżeństwo, które się starzeje. Prawda? Ten opowieść o, o, o zaburzeniach snu. Klinice zaburzeń snu. Wallace jest takim wielkim komentatorem czy twórcą portretu Ameryki, bo tutaj mamy nagle świat prasy w tym, w tym ostatnim opowiadaniu. Wszystkie te postacie dochodzą do głosu. Ja mam wrażenie, że jest przeciwnie. To te wszystkie postacie wchodzą mu do głowy. Znaczy, to nie jest on w tych wszystkich postaciach, tylko odwrotnie. I to jest czasem nie do wytrzymania. Jest i tak i tak, to znaczy w pewnym sensie każda z, każda z postaci, którą opisuje, jest neurotyczna, jest bardzo zachwiana psychicznie i to jest z całą pewnością cecha samego Wolesa który miał kłopoty sam ze sobą, cierpiał na depresję, brał środki antydepresyjne i właściwie jego śmierć jest również związana z jego niemożnością wyjścia z tej neurastenii, czy z jakkolwiek to nazwiemy. Każda z postaci, o których on pisze, nie tylko w tej książce, jest właśnie taką ciemną osobowością, która nie jest jest w stanie sobie poradzić z rzeczywistością. Dla mnie odkryciem w tej prozie jest język, w jakim ona jest napisana. Język minimalistyczny, konkretny, bardzo e, jakby na antypodach tego, co robią postmoderniści, którzy zresztą, e, z których on się wywodzi, ale do których broń Boże nie należy, bo post, e, postmoderniści są ironistami, jakby otwierają rzeczywistość i zamykają ją w postaci takiej próżnej zabawy e, elementami, które, które tak naprawdę nie mają odbicia w rzeczywistości. Moim zdaniem, Wallace chce dotknąć sensu rzeczywistości, istoty tego świata poprzez. Realistyczną konstrukcję, poprzez dosłowność i bardzo blisko bycie rzeczywistości, poprzez opis miejsca, faktu, aż do bólu prawdziwego, co czasami jest nudne, co czasami może się wydać niepotrzebnym pisarstwem, bo my te opisy często chcemy pominąć, a one są istotne, one są kluczowe dla wejścia w psychikę i dla zrozumienia psychologii narratora, który za każdym razem jest zupełnie inną osobą, który zupełnie inaczej opisuje świat i jest. Dla nas zagadką. Odgadnięcie, kto to opowiada, jest niezwykłym zawsze doświadczeniem. Czasami bolesnym, czas, czasami wyjątkowym. Ja, czytając poprzednią książkę, inny zbiór jego opowiadań, po prostu też odkładałem te opowiadania, ponieważ nie byłem w stanie wytrzymać, bo to było takie napięcie emocjonalne, które we mnie to budziło. Nie wierzyłem, że słowami można wykrzesać. Taką metaforę, a jednocześnie być tak blisko człowieka, tak blisko psychiki i duszy. To jest w moim przekonaniu Foster i Wallace, jest geniuszem. To znaczy, jest to człowiek, który zaproponował nie tylko własny język, ale też jakby taki rodzaj opowieści o człowieku, o społeczeństwie, o Ameryce przede wszystkim, jakiego nie udało się chyba żadnemu ze współczesnych pisarzy amerykańskich, łącznie z tymi bardzo popularnymi dzisiaj, którzy zdobywają nagrody Pulitera i, 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 i innymi. To i ostatnią rzecz. To znaczy jeszcze wró wrócę do tego, do tego minimalizmu. Wydaje mi się, że on jest niezwykle związany z tymi nowojorskimi poetami, minimalistami właśnie, którzy też jakby odtrącali zabawę ironistyczną z, z, ze światem, z, z językiem po to, żeby dotrzeć do, jego, do jądra, jądra rzeczywistości. Wallace robi to samo. No tak, ale nie powiedzieliśmy najważniejszego, że mamy w, po polsku Dawida Fostera Ulesa dzięki tłumaczce Jolancie Kozak. To jest trzecia książka przez nią przełożona. Paradoks polega na tym, że. Zanim ukazała się pierwsza książka po polsku, ona długo się dobijała do rozmaitych wydawnictw, mhm. które nie były zainteresowane. Tymczasem, kiedy, on, on, kiedy jest już, to, to widzimy i myślę, że wielu czytelników już to wie, że jest to niezwykłe, nie, niezwykłe zjawisko. Ty mówiłaś o tej ironii. Teraz ja będę długo trzymać mikrofon, <grym> że to jest, to jest pewien, pewien paradoks, bo rzeczywiście jedno, jeden z esejów Wolesa był. Był napisany przeciwko ironii. Tymczasem przeciwko tak. telewizji, przeciwko nadużywaniu ironii, które się zamienia, którą stosuje nawet reklama, więc tak przestaje jest. być ironią. Ale tutaj jest ta ironia. Znaczy, to jest czasami tak jest prze przewrotna, tak, um. to jest tak przewrotna tak, literatura. Tak. To, co ona robi też samą formą, właśnie, bo przecież za każdym razem mamy zupełnie inny język. Tak język testera y, testera tych miękkich słodyczy, <laughs> bo to, właśnie to jest język. W opowiadaniu, jednym z najważniejszych chyba w ogóle opowiadań, jakie on napisał, czyli yy, czyli Stary Dobry Neon, który jest pisany z perspektywy człowieka nieżyjącego. To się wyjaśnia na początku, więc właściwie nie, nie, nie zdradzam niczego, ale to jest jedno z ważniejszych opowiadań. To też jest zupełnie inny język. To jest w ogóle taka rozmowa z czytelnikiem. Bo no za każdym razem wybiera Chodzi, tak. tak ja. Ale teraz Bartek, bo Dobra. już nie może się do... Wiecie co? Bo, bo jest, jest problem z Olesem. Taki, że jak się do niego zachęca za bardzo, to się jednocześnie trochę, trochę do niego zniechęca. Bo, bo wyście pięknie opowiadali o merytorycznie, emocjonalnie, o walorach literackich tego, tego wszystkiego, tego całego interesu, ale oczywiście ludzie młodzi dzisiaj pewnie nie kupią Olesa. Jak nie skojarzą, że to był taki gość w bandanie, w, 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 tworzący w latach 90., które oczywiście są. Są ciekawe teraz z różnego punktu widzenia i te opowieści o japiszonach mm -hmm. i, o, i o badaniach marketingowych, one też są takie bardzo 90'sowe. I, i, I to może być taki punkt zaczepienia dla nich. I może być z punktem zaczepienia to, że to był człowiek, który miał problemy psychiczne duże. Przeżywał życie. No, a jednocześnie był piekielnie inteligentny rzeczywiście. I, i, no, no i tutaj wkraczamy w to, o czym mówiłem, że Paradoks tutaj polega na tym, że dla mnie momentami sposób, w jaki opowiada Wallace, jest nie do zniesienia. Dlatego, że mam, mam do czynienia z bezakapitową, bezakapitowym strumieniem świadomości, który jest piekielnie logiczny przy tym wszystkim. I niestety jedno zdanie wynika z drugiego, dygresje się kończą, dygresje trwają, trwają pół strony, przypisy są na stronę czasami i są oddzielnymi opowieściami. To jest poziom wyczerpania, jaki to mam po tym. Nie jest to łatwa proza, ale uwaga, uwaga. Mam, mam zawsze, jak zawsze, sobie zaznaczę jakiś cytat. Ja mam, mam wrażenie, że to jest taki... To jest, ja się czuję, czytając Wallace'a, jak się czułem na wykładach z analizy matematycznej na Politechnice. Teraz przez nie chwilę. Nie, ale to jest, właśnie, to jest właśnie tak, że to jest... Najpiękniejsza, najcudowniejsza nauka. to Jest czysta nauka w czystej postaci, czyste piękno i czysta logika. Tylko problem polega na tym, że jak się raz na moment straci uwagę, a, a deficyt uwagi jest problemem naszych czasów, to się od razu wypada z gry. I ten chciałem tylko powiedzieć: nie wiem, czy to będę cytował, tego, tego, ten paradoks oszustwa zaznaczyłem z, ze starego, dobrego neonu, ale no, to jest rzeczywiście genialne opowiadanie. Które pokazuje no, no, oszusta życiowego, mm -hmm. który jest w stanie oszukać wszystkich, nawet samego siebie, z wyjątkiem tam swojego mistrza od medytacji, którego nie był w stanie oszukać. O, oszukuje, na czym polega to oszustwo? Na tym, że. Że on udaje, że mu na czymś zależy, a tak naprawdę zależy mu tylko na poklasku innych ludzi, że w żadną dziedzinę nie wchodzi. I ja myślałem, że tu może jest trochę tego wolesa w tym starym dobrym neonie. To jest jeszcze tak, bo rzeczywiście, ty mówisz o tych trudnościach, przejściu, ale bywa śmiesznie, bywa bardzo zabawnie. Na przykład to jedno z opowiadań, które jest właściwie o świecie dziennikarskim, o, o piśmie in-style czy style i o takim właśnie takim, takim i to jest pisane językiem dziennikarsko-redakcyjnym. I tam to absolutnie nie jest taki świat, który, do którego trzeba wejść przez język, przebijać się przez wzory matematyczne, które tu są. Także cechą charakteru Wallace'a jest to, że on przeskakuje z rozmaitych zjawisk, że po prostu za chwilę możemy być zupełnie w innym świecie, może być świetnie, śmiesznie, przewrotnie po tych wszystkich wzorach matematycznych. Natomiast zawsze to będzie jakby od, odkrywające, zawsze to będzie po prostu nas przenoszące gdzieś, gdzieś dalej. Tak, ja na zakończenie powiem tylko to, że cały ten opis świata rzeczywistego, konkretnego, który on proponuje, który jest czasami nieznośny, a czasami wspaniały, ponieważ on dech zapiera, ponieważ jest tak niesamowicie mięsisty i naładowany emocjami. On prowadzi do tego, żeby czytać jego proces w sposób poetycki, nierealistyczny właśnie, żeby dostrzec to, co się ukrywa pod słowami, a w psychice człowieka. I w tym sensie widzę ogromne podobieństwa między tym, co on robi, jaką stosuje metodę, a tym, co robi Lynch, któremu zresztą, któremu zresztą Poświęcił osobny wielki esej w, w swojej książce, wydanej również w Polsce. To jest człowiek, który skrobie rzeczywistość do, do, do samego jądra, po to, aby pokazać, co jest pod tą podszewką, ale na samym dnie. I zazwyczaj to, co jest na samym dnie, nie jest przyjemne. To jest zazwyczaj albo zbrodnia, albo rzeczy, o których nie chcemy wiedzieć o samych sobie. To, to jest jakby, myślę, element, który łączy wszystkie opowiadania, które są całkowicie różne, ale to, co jest w nich najważniejsze, to jest odkrywanie. Zrywanie ciemnej strony człowieczeństwa, naszej duszy, naszego myślenia o świecie, naszych najmniejszych drgnień, myśli, emocji, o których czasami nie zdajemy sobie sprawy, ale które są w nas, a on potrafi to nazwać. Tak, no jest jeszcze coś takiego, żeby już absolutnie zamknąć i wrócić do początku, że ty mówisz, że on jest w tym wszystkim. My myślimy o nim, czytając wszystkie opadania, myślimy o widzimy jego postać. To się dzieje bardzo rzadko w literaturze, że mamy aż taki kontakt z autorem, niezapośredniczony przez jakiegoś narratora. Myślimy o nim, a nawet właściwie zaczynamy go kochać. To piekielne tempo. Opowieści o Dawidzie Fosterze Wallace'ie. Trzeba zrównoważyć czymś. I dla takich rzeczy, żeby dla takich momentów, kiedy się, kiedy człowiek jednak trochę wyczerpany po, le, po lekturze, oszołomiony, ale radosny pewnie, oszołomiony pięknem, ale wyczerpany po, po lekturze Wallesa, musi sobie odpocząć. I po to właśnie Marfet <todgłosy> Eicher założył ECM <noise> i po to zaczął produkować płyty z muzyką, która jest na pograniczu ciszy której znaczą trzy dźwięki rzucone na tę ciszę, w którym wszystko się dzieje powoli. Mówię, teraz o stańki, mówię o płycie tak? Stańki oczywiście. Tomasz Stańko, New York Quartet, to jest druga płyta tego składu. Kolejnego, bo Stańko zakłada składy jakie chce, gdzie chce, w tym momencie w Nowym Jorku, bo tam spędza znaczną część roku dobiera sobie muzyków i dobiera ich naprawdę z niesamowitym refleksem bo Dawid Virelles kubańczyk którego on spotkał w Nowym Jorku pianista to jest postać niesamowita, i to jest człowiek, którego trzeba obserwować, bo on już nagrywa solowe płyty, już te solowe jego nagrania wydaje ECM, a za chwilę to będzie wielka gwiazda pianistyki jazzowej. Być może zaraz się ich drogi rozejdą, no bo Vireles będzie, że tak powiem, za, za duży na postać numer dwa w zespole. Ale stańko chytrze daje mu tutaj pograć. I chytrze daje pograć Rubenowi Rogersowi, którego zaprosił, to jest nowy kontrabasista, Geraldowi Cleaverowi, perkusiście. To są wszystko bardzo, bardzo dobrzy muzycy amerykańscy. Chytrze po raz kolejny wciąga ich w taką trochę opowieść, która ma drugie dno literackie niby. Mhm. Oczywiście to jest abstrakcja, abstrakcja na temat okay. literatury, bo poprzednio była Wisława Szymborska na poprzedniej płycie, teraz jest Bruno Schulz i Są dwa odniesienia, jest ballada dla Bruno Schulza, jest ulica Krokodyli, ale to jest stańko. To są te tematy takie, które, się, które wchodzą leniwie bardzo. To jest to rubato bardzo charakterystyczne, takie rubato do nieprzytomności. Znaczy, rubato znaczy, że wszystko zwalnia i że każdą, każdą nutę, ten każdy takt można przedłużać w nieskończoność do, do momentu takiego Lenistwa. To jest takie rubato, które ja określiłem ostatnio rubato kimono. O, o, o właśnie. No i tego mi zabrakło po tym jednak emocjach, które wywołuje Wallace. To to, to rubato mnie pokonało. <grym> <grym> rubato mnie pokonało i, i jednak ten Bruno Schulz, bo oczywiście zaczęłam od Bruno Szulca, od tych dwóch utworów poświęconych Szulcowi. No i jakoś nie spotkaliśmy się, muszę powiedzieć. Tak jak bardzo, bardzo cenię Stańkę i rozmaitego poprzednie płyty, tak tutaj jakoś nie. Ja też zacząłem od poszukiwań motywów żydowskich, motywów paraliterackich w tej muzyce, żeby z czymś połączyć tego Szulca i stanki. No i, no i nie, nie znalazłem. Rzeczywiście nie ma tego połączenia. Tak mi się przynajmniej wydaje na moje amatorskie ucho. Nie, nie, to jest jakby abstrakcyjna, jakby abstrakcyjny hołd tego muzyka oddany wybitnemu no, geniuszowi pisarz, pisarskiemu. Natomiast ta płyta jest, bym powiedział, dokładnie taka sama jak Wisława. To znaczy, stanko gra od lat. To, co zawsze gra on sam, on gra identycznie. To jest jakby, yy, myślę, kwestia Maisa Davisa, który też grał na trąbce dokładnie tak samo w latach 70., chociaż zmienił mu się skład z akustycznego na elektryczny, ale jego dźwięki były dokładnie te same. Całe otoczenie było inne, ale on swoją muzykę zachował. To samo robi stańko. Gra swoje frazy, te pulsowanie muzyczne, zwalnianie, nadawanie tempa to wszystko jest już oswojone i jego muzyka jakby ma swoją, jakby ma swoją dynamikę, kształt, strukturę i my to doskonale kochamy, lubimy, cenimy. Natomiast zmienia się tło, otoczenie. Ja wsłuchiwałem się w ten drugi plan muzyczny na tej płycie i rzeczywiście zaskoczył mnie pianista, który jest w moim przekonaniu takim drugim Matthew Shipem. On bardzo mocno idzie w stronę free jazzu, próbuje robić jakieś bardzo różne gimnastyki takie muzyczne, które rozbijają te dźwięki i wchodzą właśnie na, na wyżyny takiej awangardowej muzyki nowojorskiej. I to, i to, i to zasługuje moim zdaniem na Uwaga, to się jakby w tej muzyce zmienia, znaczy to tło, akustyczne stańki jest w tym, w tym wypadku fascynujące. Czy będziesz go bronił? Ja, nie, nie będę go bronił, w sumie sam się broni, Stańko. Ja go tylko będę rozkodowywał, bo, bo oczywiście ja nie na darmo pe, pe, powiedziałem o tym, o tym takim, takim lenistwie, które, które może nas doprowadzić do, do zaśnięcia przy tej płycie. W ogóle nie, bronisz. <grymne> yy, nie, ale będę teraz bronił, bo, bo to jest: te, te, te Stańkę się odbiera dwojako. Bo to jest też postać y, nieoczywista y, w świecie jazzu, y, Bo z jednej strony on, on nie jest, nie jest awangardow, awangardowym trębaczem w tej ale, chwili. Ale, ale, Taką sobie przyjął drogę. Nie, to jest bardzo konsekwentna jego, 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 jego ścieżka. To nie jest awangarda i to nie jest jazz klasyczny. Tutaj nic nie, nie, nie podlega prawom tego jazzu sprzed lat 60. Ale też nic nie jest gonieniem za, za awangardą. On, on ma swój sposób budowania tematów, bardzo długich. Do tych tematów się trzeba przyzwyczaić zwyczajnie. One są no bardzo melodyjne. Nie to są, nie to. Są, nie, to są, nie, nie, to są tematy, to są, to są, to są, yy, chodzi mi o same tematy przewodnie utworów, które są kilkunasto, 20, 20 sekundowe, powolne yy, i to wymaga yy, kilkukrotnego słuchania. Nawet na pograniczu snu one wchodzą, one w pewnym momencie w nas są, budzimy się i znamy te tematy, rozpoznajemy je, yy, ba, jesteśmy je w stanie zanucić nawet, te tematy. A, a żeby rozkodować tę stańkę tak całkowicie, tego stańkę w nowojorskim kwartecie, to trzeba sobie posłuchać utworu Bright Moon. To jest czwarty utwór na płycie, który ani nie jest najpiękniejszy, jeśli chodzi o temat, ani nie jest, ani nie jest jakiś szczególnie nowatorski. Natomiast tam się odbywa taka gra właśnie pomiędzy wirelesem a stańką. Wireles, który, który towarzyszy stańce, później go obchodzi, robi rzeczywiście jakiś robi, robi to, to, towarzyszy mu, jakby naginając te, te, ten, ten swój akompaniament na tyle, na ile można, że no, to jest fascynujące. Tylko to już z kolei wymaga słuchania takiego z pełnym zaangażowaniem, więc na dwa sposoby można. Mam nadzieję, że zachęciliśmy, że zachęciliśmy Państwa do czytania i słuchania, i do e, oglądania naszego programu kolejnego już niedługo. No już całkiem chciałeś wszystko skończyć, a jeszcze, jeszcze raz inaczej skończę. Przed zaśnięciem stańko, rano po obudzeniu, w pełni sił, gotowi na emocje, Dawid Foster Wallace. Właściwie wieczorem po też program. można. A po południu nasz program. Wallace subskrypcja, stańko like.